zapraszam dzisiaj 17.30 live na YouTubie. Bardzo będzie mi miło, jeżeli przyjdziecie. Więc zapraszam dzisiaj 17.30 live. Miłego oglądania. Siemanko, jestem Sylwia i witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj parę nowych informacji, ale wchodzimy jeszcze do gry, bo muszę wam czymś się pochwalić. I jeszcze tego nie łapałem, bo od razu mogę powiedzieć, że jeszcze tego nie łapałem, ponieważ czekałem akurat na odcinek. Wstaję sobie dzisiaj rano, robię sobie questy za pieczątki, wchodzę w filt, klikam paczkę i piękna shiny chance mi się pojawiła, a więc się cieszę. Weźmy jeszcze raz, żebym mógł zrobić ładnego screenshota. Dobrze. I możemy to złapać, bo ja już czekam, czekałem na to. To jest mój drugi shiny Pokémon z paczki. Moim pierwszym shiny Pokémonem z paczki był chyba Articuno, jeżeli dobrze pamiętam. A więc się cieszę, że Chansey też mogła do mnie dołączyć. Chansey nie ewoluuje, ponieważ ma bardzo brzydką ewolucję. Zresztą, jak sami zobaczycie, to jest Shroud, prawie że najgorszy. A więc to jest mój pierwszy shiny w nowym roku chyba, ale nie wiem, jeszcze zobaczę. Tak, to jest mój pierwszy shiny w nowym roku. I jeszcze jedna rzecz. Jak wchodzimy w Today, to musimy tutaj zrobić Anoa Collection Challenge. I tutaj się pokazują Pokémony, które musimy złapać, a w zamian dostaniemy te nagrody. Ten event, jakby ten quest będzie trwał do 5 dni, a więc polecam, bo można dostać 30 Pokéboli, 3000 Stardustu i 5 Rare Candy. A więc myślę, że jak na złapanie kilku Pokémonów nie jest naprawdę źle, mogłoby być gorzej. I jeżeli złapiemy takiego Pokémona, który jest na liście, na przykład złapię sobie tego Snivy. Snivy teraz może być shiny chyba przez ten challenge, znaczy przez ten event, bo teraz jest taki event przez 5 dni, że się pojawiają te Pokémony. Oj, mi Snivy akurat uciekł. Ale tu jest kolejny Snivy i to jest zwykły Snivy również. A więc sobie złapmy takiego już na Golden Raspberry, żeby nie przedłużać. I sprawdzimy, czy się zaliczy ekscelencik. Tak, jak widzicie, tu jest taki ptaszek przy tej Snivy. A więc zaliczyło nam Snivy do questa, trzeba złapać tych 9 Pokémonów, żeby dostać te nagrody. Teraz ekscytujące rzeczy. Jak pamiętacie w wczorajszym odcinku, o ile oglądaliście, jak nie, to zapraszam jeszcze raz. Kupiłem bilet za 55 zł. I okazało się, że Niantic zrobił takie coś, Eevee będzie nasybiona, o ile będzie dobra. Niantic zrobił takie coś, że można zostać NPC-tem w Pokémon Go. Jak zostać tym NPC-tem? Ja sam to zrobiłem, dlatego wejdziemy teraz na mojego Twittera. I ja mam dla was wielką prośbę, bardzo wielką prośbę. Gdzie ja mam Twittera? Tutaj mam. Jak możecie, ja podeślę w komentarzu tweeta. Tu jest Brawl Stars, bo kiedyś, jak pamiętacie, miałem kanał Brawl Starsowy, a ja Twittera w ogóle nie robiłem. Tu jest mój post, możecie dać serduszko, to będę wdzięczny gdzieś dalej opublikować. Ja tutaj się zgłosiłem, trzeba wybrać 3 Pokémony z Kanto, jednego mieć na buddy, wysłać swój outfit i dać hashtag, co to jest za hashtag, Pokémon Go Tour Contest. A więc ja takie rzeczy zrobiłem, tutaj sobie zobaczymy. Tu jest Mac 2248, tutaj jest Gengar, to jest już bardzo mocny Gengar, bo jest chyba wymaksowany, ale jak to było z Team Go Rocket, to Niantic zmniejszał CP, więc mam nadzieję, że mnie przyjmą, ponieważ to, że jestem twórcą, nie znaczy, że mnie oczywiście przyjmą. Jak dacie to serduszko i będę miał więcej serduszek, to możliwe, że mnie przyjmą, dlatego dajcie to serduszko, proszę. I jeszcze mam Areodaktyla. Jak widzicie, Pokémony fioletowe. Ja tak wziąłem pod kolor. Areodaktyl jest chyba Flying Rock. Tu jest Gengar Toxic Ghost. I Mac to jest Toxic. Znaczy nie Toxic. To się inaczej nazywało, Poison. I tak mój outfit wygląda. Widziałem plecak z Gengarem, ponieważ czemu nie? Jeszcze mam Gengara na buddy. Nie wiem, jak się patrzy w komentarze, ale okej. Jak dacie serduszko i udostępnicie, będę wdzięczny. Wy też możecie takie coś zrobić. Możliwe, że też was zaakceptują. Jak to będzie działało? Jak spotkacie kogoś na tym Go Tour Kanto, to... A w sumie już wrócimy do gry. Jak spotkacie kogoś na Go Tour Kanto, to po prostu będziecie mogli z nim zawalczyć, za to dostaniecie jakieś nagrody. To jest śmieszne, bo nie wiem, jak to będzie pokazywało. Czy jak gdzieś będziecie chodzić, czy będziecie się wyświetlać przy Pokestopach, czy będziecie, jak tutaj na przykład jestem, to inni gracze będą widzieli moje położenie. Jak tak, to by było śmiesznie, bo na przykład taki Kushi, który nagrywa live z Pokémon Go, wiele osób
zna jego lokalizację, ponieważ wiadomo, że Kushi jest ze Szczecina. Wiemy, jakiego ma Pokestopa, bo go często luruje na live'ach. To tak, nie wiem, z 50 osób obok Kushiego by siedziało i nie widziałby żadnych Pokemonów. To by było śmieszne, ale nie wiem, czy tak jest. Dlatego pytanie do Was. Jak to jest z tymi Pokemonami? Jak to jest z tymi ludźmi, NPC-tami, którzy będą się pojawiać? Ponieważ albo ja nie doczytałem, albo ja po prostu tego nie wiem. I co? Ja bym takim NPC-tem chciałbym na pewno zostać. Myślę, że spoko by było. Zostać takim NPC-tem. Dla mnie super, dla mnie bomba. Ponieważ Kanto to moja ulubiona generacja. Lubię również bardzo Gengara. Gengar to kiedyś był moim ulubionym Pokemonem, ale zostałem Sylwionem, ponieważ nie odkryłem generacji później. A tak, to bardzo mi się podoba. Myślę, że to chyba na tyle. Wy też róbcie takie tweety. Pod moim tweetem dawajcie linki do swoich tweetów. Pomagajmy sobie nawzajem. Udostępniajcie, dajcie serduszka. Co jeszcze można zrobić? Przeczytamy tutaj w newsach, bo właśnie, zapomniałam o najważniejszej rzeczy. Znaczy nie wiem, czy najważniejsze, bo najważniejszą rzeczą to był chyba ten jednak Kanto Tour z tymi ludźmi. Teraz w wczorajszym odcinku, jak pokazywałem te kolaboracje North Face z Gucim, okazało się, że te stroje nie będą za Pokecoiny. Te stroje będą do odebrania za pomocą Pokestopów. Jeżeli będziecie gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jest sklep Gucci i oni będą tam mieli Pokestopa, jak zakręcicie, to dostaniecie te ubrania. A więc osoby na wsi albo w takich mniejszych miastach, łączmy się w bólu. Ja na przykład tego stroju na pewno nie odbiorę, bo umierzonego sklepu Gucci nie ma. A więc no cóż. Ale myślę, że osób w większych miastach to jest spoko, dlatego sobie polujcie na te ubranka, będzie flex, nie no, ale będziecie mieli limitowane ciuszki, później nie będzie można ich zdobyć. Wczoraj na live'ie rajdowaliśmy na Hoa, dziękuję, było ponad 55 osób w jednym momencie, dlatego super, wbijajcie dzisiaj na live'a, 18:30 z Animal Crossing będzie, ale też możecie wbić, bo bardzo lubię tą grę, ojoj, ty mi przestań. No i co mogę powiedzieć? To chyba na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, łapka w górę, subdzwonek. Jak macie jakieś tematy na inne odcinki, podsyłajcie w komentarzach. Ja chętnie zobaczę. Widzimy się po prostu w innym odcinku. Cześć! Cześć! Nowa edycja na moim serwerze Discord trwa. Na serwerze Discord mamy już ponad 1000 osób. Każdy, kto miał bana na poprzedniej edycji, już go nie ma. Mamy nowe boty od Pokemonów, gdzie nareszcie można spotkać shiny Pokemona. VIP-y są o połowę taniej. Osoby, które mają VIP-a, mają dostęp do bota, dzięki któremu można robić rajdy. Osoby bez VIP-a też mogą łapać Pokemony, ale na jednym bocie zamiast dwóch. I trzeba uważać na weryfikację, bo można dostać bana na 24 godziny korzystania z bota Discord. Więcej dowiesz się na Discordzie, link w opisie. Zapraszam!